Pochwalony jest Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa. To nasze pierwsze spotkanie w dość szczególnej atmosferze i w dość szczególny sposób pragnę poświęcić tematowi nocy ciemnej. Można uświadomić sobie pustkę w rozmaity sposób, lecz niezależnie od tego, jak dochodzi się do doświadczenia pustki, pewnego braku, nieobecności, jej przeżywanie zazwyczaj bardzo podobne do siebie. Teologia tłumaczy, że jest to załamanie się dotychczasowego ładu, załamanie się planów życiowych, nagła choroba, wypadek, śmierć kogoś z najbliższych, utrata pracy, załamanie się pewnych norm, systemu, który funkcjonował, jakiejś instytucji. W tego razie ciemności nie ma żadnych punktów orientacyjnych, a przynajmniej odczuwam, jakoby ich nie było już. Ale to, czego pragnę najbardziej, to brak poczucia bliskości Boga, który dotychczas pozwalał się oprzeć, odnaleźć, czy widzieć sens w tym wszystkim, czego się doświadczało, czy co nas spotykało. Noc ciemna jest przykrym przeżyciem. Człowiek odczuwa brak czegoś lub kogoś ważnego, co lub kogo posiadał. Ale dopiero utrata tego uświadamia mu, jak bardzo to lub ten ktoś był dla niego ważny. Noc ducha albo noc duszy, jak określają ją autorzy chrześcijańscy od XVI wieku, jest doświadczeniem bardzo wzniosłego, a zarazem też bardzo bolesnego, czy wręcz dramatycznego, mistycznego uczestnictwa w męce Chrystusa. Noc ciemna jest swoistym murem, który zamyka dotychczasową drogę, który wydaje się, że blokuje przejście do głębszych doznań. Zawiesza możliwość doświadczania bliskości Boga. Wokół raptem staje się ciemno. Zieje przeraźliwą wręcz pustką. Świat, który wydawał się być wypełniony Bogiem, Jego znakami, Jego działaniem, raptem staje się pusty. Święty Jan od Krzyża, XVI-wieczny święty, analizuje bardzo szczegółowo ten rodzaj przeżycia duchowego. Pisze on, że jeśli człowiek rzeczywiście pragnie Boga, rzeczywiście pragnie poznać tego Boga, być Mu blisko, jeżeli pragnie, żeby Bóg był również blisko Jemu, musi być gotów wyrzec się wszystkiego, absolutnie wszystkich zastępczych satysfakcji intelektualnych i emocjonalnych. Musi człowiek wyrzec się własnego rozumienia siebie, świata, Kościoła i pozwolić, aby to jego rozumienie weszło w rozumienie Boga. Noc ciemna rodzi się z wyjątkowej bliskości człowieka z Bogiem. Tylko ten, kto jest blisko Boga lub mocno zbliża się do Niego, jest gotów utracić własne życie, aby wziąć krzyż i pójść za Chrystusem i być tam, gdzie Chrystus chce, aby on był. Ktoś taki pozwala Bogu być Bogiem, przedkłada chcenie Pana nad swoje egoistyczne zachcianki. On już nie dokonuje jak gdyby gwałtu na Bogu, żeby Bóg był takim, jakim ja chcę, żeby był tam, gdzie ja chcę, aby czynił to, co ja chcę, aby czynił. Człowiek wtedy nie mówi już Bogu, co powinien czynić, kiedy, jakimi środkami. Składa już sobie obietnicę przeciwną, że pójdzie z Nim dokądkolwiek Bóg zechce, a nawet do piekła, aby tylko On, Bóg, był chwalony i tylko Jego wola się działa. Człowiek w nocy ciemnej zaczyna wyrzekać się samego siebie. On już nie tylko umartwia się, czy zdobywa się na samozaparcie, ale rzeczywiście wyrzeka się samego siebie, gdyż uznał, że Bóg jest najważniejszy, że jest o wiele ważniejszy niż człowiek, że interes Boga jest ważniejszy niż mój interes. Nie chcę już odtąd naginać woli Bożej do własnych pomysłów na życie,
nie chce naginać Bożych praw do swoich praw egoistycznych. Odtąd chce być wyłącznie dla Boga i stąd przechodzi przez bolesne doświadczenie opuszczenia, porzucenia, samotności. Za Jezusem powtarza: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Te słowa z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 27, wiersz 46, słowa, które Chrystus kieruje do swojego Ojca. W nocy ciemnej stają się również słowami człowieka, który wie, że Bóg go kocha, a jednocześnie odczuwa ból, odczuwa pewne osamotnienie, odczuwa pustkę, ale powierza się przez łzy Bogu. Jeśli w naszym życiu nie zachodzą żadne istotne zmiany, nie ma sensu pisanie pamiętników. Pamiętniki przyjmują jako rzecz oczywistą to, że każdego dnia życia dzieje się coś nowego i ważnego, zauważał Thomas Merton. To samo było w przypadku Wyszyńskiego, kiedy pisał promemoria, swoje zapiski więzienne. Wiedział, że coś istotnego dzieje się w jego życiu, dlatego uznał, że należy to zapisać. Pod datą 6 stycznia roku 55, w kolejnym, trzecim już miejscu odosobnienia, a był nim klasztor franciszkański w Prudniku Śląskim, Wyszyński dzielił się z przyszłym czytelnikiem doświadczeniem nocy duszy. Pisał tak: i dziś nie mogę spełnić swej powinności. Nie mogę złożyć Ci hołdu imieniem oblubienicy mojej, Kościoła Gnieźnieńskiego i drugiej Kościoła Warszawskiego. Przeprosić tylko Cię mogę, żem przez to pomniejszył chwałę Twoją. I kończy Wyszyński: boś Ty sam święty, boś Ty sam Pan, boś Ty sam najwyższy, bo tylko ja grzesznik, bo tylko ja niewolnik, bo tylko ja najniższy. I w tym doświadczeniu samotności, opuszczenia, niemocy Wyszyński dopisuje w tej notatce z 6 stycznia, była to rocznica jego ingresu do katedry gnieźnieńskiej warszawskiej. Wyszyński dopisuje: wszystko, co czynisz, zwraca się do Boga, jest świętością. Jest wypełnieniem sprawiedliwością i miłosierdziem. I dalej: któż lepiej zna moc Twego miłosierdzia, jeśli nie Ty sam, którego miłosierdzie powściąga nawet sprawiedliwość? Któż lepiej zna moc sprawiedliwości Twojej, jeśli nie ja, który dobrowolnie ją uznaje, pełni przekonany o Twojej słuszności, tak, że nie czuję się nigdy godny miłosierdzia. Trzeba nawet cudu łaski, by to uznać. Kończy swoją notatkę Wyszyński. Zaskakujące. Trzeba cudu łaski, by to uznać. Czym był ów cud łaski dla Wyszyńskiego? Myślę, że niewątpliwie był to czas uwięzienia, czas odosobnienia, czas niemocy, niemożliwość robienia tego, co zawsze robił. Jak gdyby uderzeniem głową w mur, niemożliwością pójścia dalej. Po ludzku, jak gdyby katastrofą. Wyszyński w więzieniu odkrywa, że to był cud łaski. Aby odkryć Boże miłosierdzie, Bożą mądrość, Bożą wszechmoc, tam, gdzie człowiek doświadcza swojej niemocy, swojej niemożliwości, kiedy zawiodła jego inteligencja i kiedy na nic zdały się jego poczynania. Tak, kiedy Bóg wchodzi w życie człowieka na poważnie, wtedy zaczyna wypierać z niego i niszczyć wszystko to, co zwodzi jego ja, co oszukiwało go. Im więcej Boga we mnie, tym mniej we mnie mojego ja. Im więcej Boga we mnie, tym więcej Jego mądrości, Jego cierpliwości, Jego miłości, Jego
jego nadziei, jego optymizmu. Tym zarazem mniej mojej ignorancji, mojej niemocy, moich lęków, mojego braku cierpliwości. Kiedy Bóg więc wchodzi w moje wnętrze, wyzwala w nim autentyczną, bezinteresowną miłość, aby oddać się Jemu i zarazem, aby właściwie służyć tym, którzy są obok mnie. Aby właściwie, może nie tylko nawet służyć, ale aby właściwie układać relacje z tymi, którzy są obok mnie. Aby w sposób mądry się z nimi dogadywać. Aby zawierać mądre przyjaźnie. Bóg oczekuje jednak na współpracę z mojej strony. I czym jest taką formą współpracy z mojej strony? Jest mi modlitwa. Modląc się, i to mimo braku duchowej słodyczy, i to mimo chwili opuszczenia i osamotnienia, i to w sytuacjach, kiedy nawet odczuwam bezsens modlitwy, kiedy do tej modlitwy muszę się niejako zmuszać, kiedy muszę na siłę szukać czasu na spotkanie z Bogiem, kiedy nic nie wskazuje, że ta modlitwa przynosi mi jakieś owoce, bo pozornie nic ona we mnie ani wokół mnie nie zmienia. Wtedy właśnie w tym uczuciu jak gdyby bez sensu modlitwy z mojej strony Bóg oczyszcza moją wiarę, oczyszcza moją miłość i dusza zaczyna rozumieć, czym jest noc ducha i zaczyna coraz wyraźniej widzieć jej owoce. Podobnie jak owoce dzieła Chrystusa musiały przejść przez noc krzyża, noc złożenia w grobie, noc trwania w tym grobie. Wtedy pojawiło się światło poranka wielkanocnego. W tym trudnym dla siebie doświadczeniu człowiek, jeżeli wytrwa w nim, rozpoznaje Boga i zaczyna powtarzać za psalmistą słowa: nawet ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie, a noc jak dzień zajaśnieje. Psalm 139. Bardzo wiele z tej duchowej dynamiki nocy i dnia, światła i ciemności, odkrywamy w notatce Wyszyńskiego, poczynionej pod datą 1 października 1953 roku. Przebywał wówczas w Rybałdzie koło Grudziądza. Pisał tak: jednak kapłan musi mieć Boga w dłoniach, by miał z czym stanąć przed Ojcem Niebieskim. Ale musi też mieć i lud przy sobie. Tę samotność przy składaniu świętej ofiary odczuwa się tak bardzo, jak brak dłoni. Wyszyński, że dodam, wtedy miał możliwość odprawiania mszy świętej, ale sam, a jako biskup pragnął mieć lud obok siebie, nie miał go. Wszak kapłan, pisze, pro hominibus jest ustanowiony dla ludzi. To też na swoją samotną mszę świętą zwołuję wszystkich, których mi pamięć przywodzi, a zwłaszcza tych, których tak często przy lada sposobności zachęcałem do odmawiania różańca świętego, do czci Matki Bożej Jasnogórskiej. Wiem, że dla nich jestem dziś największą próbą. Muszę ich wspierać, by nie zwątpili. Rzecz szczególna. Jak blisko niezachwianej wiary krąży lęk, pisze Wyszyński. Niezwykle ważne słowa. Człowiek, który mocno wierzy, tak bardzo wszystkiego spodziewa się rychło od Boga, że każda zwłoka wywołuje niepokój. Nie jest to niewiara, ale zaskoczenie na punkcie konfliktu, potęga dobroć Boga. Lękam się o ludzi, pisze Wyszyński, którzy bardzo wierzą w skuteczność modlitwy, by nie chcieli zbyt szybkich rezultatów swojej modlitwy, by w razie zwłoki z odpowiedzią Bożą nie ustali. Wiem, kończę na swoją notatkę w promemoria, że moja sprawa wymaga czasu i cierpliwości, że będzie trwała długo. Jest Bogu potrzebna
jest nie tyle sprawą moją, ile sprawą Kościoła. A takie sprawy trwają długo, kończy Wyszyński. Niezwykle ważne słowa. Noc ciemności, noc ducha, noc duszy wymaga od nas wielkiego zaufania, oczyszczenia wiary z ludzkich elementów i oddania się Bogu, wiedząc, że On jest Panem świata, że On jest jedyną mądrością, że On jest drogą, prawdą, życiem, że On wie najlepiej, co czyni. Prymas jednak drży o wiary modlitwę tych, którzy się modlą, oczekując wysłuchania swoich próśb, czy rychłego wysłuchania swoich próśb. Sam bowiem doświadcza słabości w tym względzie. Trwa jednak wierny przy Bogu, ufny w Jego miłosierdzie. Doświadcza nocy, którą święty Jan od Krzyża, już wspomniany, określa nocą milszą nad jutrznią różaną. Pisze o nocy, coś zjednoczyła miłego z ukochaną, ukochaną w miłego przemienioną. Tak, musimy prosić Pana, aby ten czas Wielkiego Postu, nie tylko liturgiczny, a jakiegoś postu również szerszego, w wymiarze i kościelnym, i społecznym, i kulturowym, kiedy tego Boga wydaje się brakować na horyzoncie naszego życia, abyśmy w tym czasie Wielkiego Postu naszej egzystencji o Bogu nie zapomnieli, ale coraz bardziej odkrywali Jego obecność. Bo On, im mniej Go widzimy, tym bardziej jest światłem dla nas. Amen.